Dzień dobry Państwu, Stanley Panama, czyli Stanisław Kosakowski znów się kłania. Z pięknych okolic Olsztyna, gdzie jadę w plener, żeby zobaczyć, jak te drewniane domy wyglądają z Bala. Ale chciałem o czymś innym mówić. Chciałem, tak powiem, Państwu powiedzieć swoje zdanie na temat rządowego programu 500+ oraz wypowiedzi niektórych moich takich znajomych. Może zacznę od początku. Program Plus, to uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa rządu, bardzo dobra inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości, inicjatywa, która jest z korzyścią dla Polski i dla Polaków. To jest moje zdanie. Teraz, proszę Państwa, ja bym chciał to umotywować po prostu, bo słyszę taki bełkot, totalny bełkot swoich znajomych. Dużo z nich jest, czy to są kobiety, czy są mężczyźni, są z agentury, tacy czy inni. I na YouTubie, na innych jakichś forach tam przedstawiają swoje zdanie, krytykując totalnie ten program, krytykując oczywiście rząd Beaty Szydło i prezydenta. Oj, chyba na złym pasie stoję. I prezydenta Dudy. Chodzi o to, że tak powiem, przedstawiają się jako tam, powiedzmy, zwolennicy jakichś austriackich teorii ekonomicznych, czy australijskich, czy jakichś innych, a to jest po prostu totalny bełkot dawnej agentury, które jednak zawsze było bliżej do pewnych takich układów komunistycznych, jakichś układów, no ubeckich po prostu, nazwijmy po imieniu. To są ludzie, którzy, tak powiem szczerze, mają podświadomie w swoich tam, powiedzmy, szarych komórkach zakodowaną nienawiść do Polski, do Polaków, a patriotyzm uważają za to po prostu patriotyzm, cwaniactwo, to znaczy patriotyzm. Cwaniactwo zastępuje u nich patriotyzm, powiedzmy, to są tacy, no, fałszywi na wskroś ludzie. Teraz, tak powiem, przejdźmy do następnego takiego wyjaśnienia. Nie to, że będę im wyjaśniał, tylko będę wyjaśniał Państwu. Jeżeli wiadomo, że najlepszym sposobem na rozwój państwa jest to, żeby państwo nie zabierało ludziom pieniędzy, nie zabierało, żeby oni sami gospodarowali tymi pieniędzmi. Ale po tylu latach komuny, gdzie państwo zabierało pieniądze, jest taka scena polityczna w tej chwili w Polsce, jaka jest, i Prawo i Sprawiedliwość musiało użyć argumentu socjalnego, żeby wygrać wybory, żeby przyciągnąć ludzi na swoją stronę. Jeśli by grali kartę taką typowo wolnorynkową, jak prezentuje Korwin-Mikke, czy są jakieś środowiska, to mieliby tyle punktów procentowych w wyborach, co miał Korwin-Mikke, czyli 2 promile albo 2%, to tak powiem szczerze, to tak by to się skończyło. Także programy socjalne, gdzie, tak powiem, ludziom się daje pieniądze, to był, tak powiem, argument do tego, żeby wygrać wybory. I słuszny argument, bo trzeba zrozumieć, przez ostatnie lata, przez ostatnie 10 lat rządów złodziei i przestępców, Meneli z Platformy Obywatelskiej, to państwo zabierało pieniądze. Zabierało pieniądze w różnej formie. Zabierało pieniądze w postaci podatków i podwyższenia podatków, czyli więcej zabierało, to jest jedno. Zabierało pieniądze przy klepaniu, przy akceptacji Trybunału Konstytucyjnego, czyli siedzibie starych komuchów, ubeków i innego szmelcu, zabierając OFE, to też zabierając ludziom pieniądze. Także państwo to zabierało pieniądze, zabierało więcej pieniędzy, powiedzmy, ostatnie 10 lat niż wcześniej. Chodzi o to, że państwo to zabierało te pieniądze ludziom i rozdawało na zupełnie innych zasadach. Rozdawało na zasadzie jakichś podpinania się firm, tak zwanych firm prywatnych, pod skarb państwa, pod jakieś układy państwowe, pod państwowe zlecenia, i te prywatne firmy, zwykle ubeckie, że tak powiem, prosperowały. Kwestia jest tego, że Prawo i Sprawiedliwość, jak przyszło do wyborów, to ono nie to, że ludziom daje te pieniądze. On tym ludziom tych pieniędzy nie daje, tym ludziom pieniądze oddaje. Trzeba to zrozumieć, że tych 500+ to jest ludziom oddawanie pieniędzy. I to wiadomo, że jak się oddaje pieniądze, to jeden dostanie więcej, to dostanie mniej. I tu oddawanie tym ludziom, którzy, co zwykle, są najbiedniejsi, którzy ponoszą ogromne koszty związane
z narodzeniem, powiedzmy, z urodzeniem dziecka, z wychowaniem dziecka. Dlatego to oni dostają. Także według mnie to jest to bardzo słuszna inicjatywa, choć oczywiście ona trąci socjalizmem, trąci komuną. Ale w Polsce nie było żadnej innej argumentacji, żeby, tak powiem, przejąć władzę od przestępców, złodziei, niż poprzez taką ofertę socjalistyczną, jakby to zwać. Także to były bardzo dobry ruch i zgadzam się z tym, że cieszę się, że w końcu państwo oddaje tym ludziom. Lepiej by było, jakby państwo nie zabierało w ogóle, albo zabierało część pieniędzy, przeznaczanie oczywiście na zbrojenie, na inne sprawy, na funkcjonowanie państwa, ale chodzi o to, żeby państwo nie zabierało. A jeśli już zabrało, to trzeba się cieszyć, że to państwo oddaje te pieniądze. To jest mój ten podstawowy argument, z którym się ludzie mogą zgadzać albo mogą się nie zgadzać. A ten bełkot lewacki, również o tej opowieści, o tym 500+, że to jest złe, że do tego, o tych frankowiczach, to oczywiście frankowicz. Według mnie w państwie normalnym, państwie Stanów Zjednoczonych, to też nie jest normalne państwo, ale tam są pieniądze, że tak powiem, jak się kupuje domy, to jednak się kupuje w dolarach. Tam nikt nie sprzedaje w złotówkach, w funtach sztyrlicach, nikt nie sprzedaje, powiedzmy, w funtach kanadyjskich, w funtach australijsko-brazylijskich. Tam jest w dolarach. Jest to waluta, powinna być pożyczana, ta waluta, która obowiązuje w danym państwie. I to jest, tak powiem, to jest tutaj, tak powiem szczerze, zawiniło państwo, że pozwoliło, żeby brać pożyczki w innych walutach niż Polska, bo to jest państwo polskie i takie powinno być prawo. Także tutaj to też jest moja odpowiedź na tych frankowiczów. Uważam, że teraz państwo polskie powinno zadbać o to, ze stratą oczywiście dla tych banków, żeby tych ludzi uwolnić od tych kredytów, które wzrosły czasami dwukrotnie. No nie wiem, to akurat to mówię, bo dzisiaj posłuchałem takiego na YouTube znajomego i to taki szok i niedowierzanie, po prostu taki bełkot człowieka, który, tak powiem szczerze, ma problemy, tak powiem, natury takiej moralnej, egzystencjonalnej, i to taki bełkot po prostu, to jest mówienie do samego mówienia, to nawet nie chodzi o to, żeby się konfrontować z kimś, żeby porozmawiać, tylko no, oczywiście każdego można posłuchać idioty, można pójść sobie do tworek, posłuchać, co ludzie opowiadają w tworkach, choroszy, w innych szpitalach psychiatrycznych, to zawsze z kimś można porozmawiać, ale nie chodzi o to, żeby była na siłę dyskusja, tylko żeby była dyskusja, która jest dyskusją twórczą, która, że tak powiem, coś wnosi, bo bełkot dla samego bełkotu w dalszym ciągu jest bełkotem, to jest to strata czasu i totalna głupota, no ale środowisko ubeckie, czy te lewackie, które teraz wyje z tego, żeby zostało koryto odebrane, no to nie ma żadnych argumentów poza takim bełkotaniem, bo jak państwo zwrócą uwagę, to nie ma żadnej merytorycznej argumentacji, nic nie mają, żadnej merytoryki, tylko bełkot, bełkot i coraz bełkot. Także tutaj wspomniałem o tych paru sprawach, takie jest to moje zdanie. Coś mi się tam przypomni, właśnie, co mówiłem, że państwo amerykańskie też nie jest normalnym państwem, bo to czasami niektórzy się na siłę próbują Stany Zjednoczone nazwać krajem demokracji, krajem wolności, wolnego rynku i takie inne historie. Oczywiście rynek w Stanach Zjednoczonych jest wolny, ale to zwykle w Stanach Środkowych, w Stanach Konserwatywnych. W Stanach typu New Jersey, Nowy Jork, Connecticut, Kalifornia, Florida, to jest stany takie emigranckie, tam panuje komuna, po prostu tam są koncesje, tam są układy, tam są inne historie. Także to jest taki bełkot po prostu, bo to jeszcze w amerykańskich Stanach, gdzie tam hodują krowy, jakieś inne historie, to jeszcze ma wiele wspólnego z kapitalizmem i to w dalszym ciągu Amerykanie są przyzwyczajeni do tego kapitalizmu, a socjalizm i komunizm to się sieje w tych Stanach obrzeżnych, tam gdzie są emigranci, oni zwykle właśnie też głosują na tych tak zwanych demokratów, bo oni im coś dadzą. Przede wszystkim oni im zabierają w postaci różnych koncesji, ogromnych podatków. Przecież New Jersey, w Nowym Jorku, New Jersey są jeden z największych podatków w Stanach Zjednoczonych, gdzie pieniądze są brane ogromne pieniądze się wydaje na podatki, takie mieszkania, jak moi znajomi mają firmę budowlaną, to oni, powiedzmy, płacą gdzieś 13 tysięcy dolarów rocznie, gdzie połowę przechodzi na finansuje się szkoły.
Ale jakie szkoły się finansuje publicznie? Jeżeli dziecko chce się wysłać do szkoły prywatnej, trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Prywatnej katolickiej szkoły trzeba zapłacić własne pieniądze, bo w New Jersey, Nowym Jorku jest taki Stern, paru jeszcze innych takich asów, wiadomego jakiego lobby, i oni, powiedzmy, się trzymają, że od rozdział kościoła od szkoły, i szkoły publiczne są takie, gdzie panienki robią laski za kanapkę, gdzie jest burdel, gdzie jest chamstwo i totalne, tak powiem, zdeprawowanie. I są szkoły prywatne, na których stać ludzi bardzo bogatych, a ci ludzie, którzy są biedniejsi, ale chcą dobrze wychować dzieci, muszą wysłać do szkoły katolickiej i zapłacić ekstra. Oprócz tych 12-13 tysięcy dolarów, co płacą rocznie, czyli powiedzmy połowy, załóżmy 6 tysięcy, to jeszcze muszą zapłacić ekstra pieniądze do szkoły prywatnej, żeby tego. Także to jest, te opowieści o jakichś tam demokracjach, o tych innych sprawach, to są dobre, ale to dla grzecznych dzieci. No, ktoś normalny, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, się rozglądał, to wie, że to jest totalna bzdura, że jest taki bullshit, że głowa boli. Także to wiadomo, że jedynie to jest to, że tam, powiedzmy, jest ta praca i tam, powiem szczerze, że ludzie tam, Bogiem jest praca, inaczej Bogiem jest pieniądz, i praca jest, to jest obóz pracy. No i tak ludzie żyją, powiedzmy, w ciągłym takim stresie, no bo jak tracę kontakt z Bogiem, czyli z pieniądzem, jak to tam jest określane, no to wtedy się dzieją złe sprawy i nie wiadomo, gdzie iść. Także że to nie to, żebym mówił na Stany źle czy dobrze, tylko są miejsca lepsze, są gorsze, ale Stany Zjednoczone to już nie są te Stany takiego wolnego rynku. No to jeżeli ktoś mówi, że jest wolny rynek, to niech spróbuje założyć bank. Niech pójdzie, bo nie zakładam bank. Niech spróbuje założyć sklep jubilerski, że on zakłada sklep jubilerski na Manhattanie z tego. Jeżeli ktoś nie rozumie, że to jest nie dla wszystkich, a szczególnie biznesy wysokiej rangi, takie dochodowe, powiedzmy, jak banki, jak firmy ubezpieczeniowe, takie inne rzeczy, no to niby jest ich dużo, ale to jakby przyjdzie do czego, to wszystkie są takie same, bo to są raczej właściciele, są też podobnego, tak powiem, kalibru. No nic, Stanley Panama pozdrawia, także trochę było dzisiaj o wszystkim. O, to długo zeszło, bo 12 minut, no ale chciałem ten temat, tak powiem, ogarnąć, żebyście zrozumieli. No i pozdrawiam z okolic, tak powiem, z okolic Olsztyna. No, się kręcę z patyka, bo z patyka jest najlepiej. Pozdrawiam, hasta la vista. Oj, gdyby się nie